domów spotykają się nasze wnętrza, a nie maski. Międzypokoleniowy Patrol Miejski przedstawia odcinek trzeci pod tytułem Weź nas na spacer. Zanim wyjdę, spojrzę z balkonu. Pusto, zimno, szaro, buro i ponuro. Wychodzę. Trochę niepewnie w związku z tymi obostrzeniami. Dobra, mam. Chwyciłem się dobrej myśli. Jak mnie złapią, to powiem, że wracam do domu. Chyba mi nie zabronią. Wychodząc z domu na swoją uliczkę, nie widzę nikogo. Przy Waszyngtona jest tylko kilkoro ludzi. Jest 17:30, a jedno z najruchliwszych rond po prawej stronie miasta jest praktycznie puste. Nie ma korka, nie słychać klaksonów znerwicowanych kierowców. Cofam się i skręcam w prawo. Rozglądam się za ruchem ulicznym, którego właściwie odkąd ogłoszono pandemię praktycznie nie ma. Wychodzę pewnym krokiem. Mnóstwo we mnie emocji płonę od środka. Na zewnątrz jest bardzo zimno, co pomaga mi się uspokoić. Ze słuchawek walą bębny, nadając rytm bębenkom podczas spaceru. Wokół widać ciszę i słychać spokój. A ja jestem głodny interakcji i spotkań czymkolwiek. Niby dzień jak co dzień. Niby jestem tu, gdzie zawsze. Niby nic się nie zmieniło. Niby na niby, bo wszystko jednak jest inne, chociaż trwa. Na ulicy totalna cisza. Czasem ptak zaśpiewa. Gdzieś w oddali odjechał samochód. Cisza. To moja Warszawa. Moja stolica. Pusta, cicha i martwa. Idę tam, gdzie jeszcze nie byłam. A dużo jest takich miejsc wokół mojego domu. Serio dużo. Aż dziwne. Ale nigdy nie było czasu, albo siły, albo powodu. A teraz czasu jakby więcej. Siły też. I ta potrzeba opuszczenia czterech ścian. Zimno. Cholera. Dlaczego tak lodowato? Wychodzę z bloku bezpośrednio tak, jak prowadzą schody. Powinnam zrobić trochę zdjęć kwiatów. To dowód, że jest jednak wiosna, choć mój ubiór mówi coś zgoła innego. Najpierw więc na wprost. Forsycja i jakieś takie małe, fioletowe, to chyba przylaszczki, ale ładne. Słucham znaków. Chcemy, by ktoś do nas mówił, coś przekazywał, być w kontakcie. Zapatrzenia wyrywa mnie radiowóz.
Czuję się dziwnie, jakbym zrobił coś złego. Choć samochód się nie zatrzymał, nadal pozostaję w poczuciu utraty czegoś. Swobody? Wolności? Niby mam, ale jednak coś wisi w powietrzu. Otrząsam się i idę dalej. Oddalam się od centrum. Przydrożne znaki i drogowskazy stały się wręcz monumentalne i rzucają ogromne cienie na asfalt. Stop! Czekam, aż coś się wydarzy. Nic się nie dzieje. Rozglądam się po dachach, czy może ktoś się nie czai po drugiej stronie spadu. Pustka bezptaszna i bezludzka. Myśl bycia ostatnim człowiekiem na tej ziemi obecnie wydaje się tak realna. Co w takiej sytuacji robić? Nigdy nie widziałem, aby szarość miała tyle odcieni. Nigdy nie dostrzegłem różnorodności faktur. Jakby ta cała cisza postrzępiła powierzchnię, nadała im inności. Szukam szczegółu, płynne przejścia, kompozycje. Wyciągam swój telefon, ilekroć zauważam z daleka jakiś pojazd czy człowieka. Zanim wpiszę do wygaszonego już aparatu hasło, to mojego obiektu już zazwyczaj nie ma. Tylko w pamięci zostają obrazy, które chciałam utrwalić. Sfrustrowana kolejnym niepowodzeniem, nie pozwalam wygasić ekranu. Cykam fotkę jedna za drugą. Tylko w ten sposób mogę unikać powtarzania monotonnej czynności wpisywania hasła. Pizzeria Dominium. Piekarnia Płótka. Pozamykane. Idę wzdłuż głównej ulicy. Zawsze głośno, gwarno. Człowiek tak przyzwyczaił się do tego hałasu, że teraz, słysząc bicie własnego serca, po prostu przeraża mnie to. To nie jest moje miasto. To nie jest moja ulica. A może to jest jakiś sen? Bez ludzi, samochodów stojących w korkach, głośnych rozmów, śmiechów, pośpiechu, braku czasu, gonitwy myśli. Jakby stop klatka, spauzowany obraz. Nic się nie rusza. Dawno nie byłem na spacerze, nie wyszedłem z domu bez konkretnego powodu. Trochę boję się, czy powinienem tu być. Odczuwam lekki niepokój, gdy mija mnie samochód straży miejskiej. Bezpieczna odległość. 2 metry i więcej. Robi się coraz wieczniej, a mi się marzy człowiek. Uwielbiam ludzkie twarze. Zapis nutowy zmarszczek, patrzeć w oczy, mimikę, układ. Gdzieniegdzie przenikają ludzie, niepewni, ukradkiem zerkają na siebie, mocno dystansowani. Czy wcześniej też tacy byli? Jest w tym coś intymnego, osobistego. Nie przeszkadzam, idę dalej. Dostrzegam opuszczony lokal kawiarni. Jeszcze niedawno tętniło tam życie, teraz jest pusto i cicho. Zamknięty obok park szeleści, szumi i pogwizduje. I co teraz? Nakryłam nielegalne zgromadzenie. 3 osoby w jednym miejscu. Udawać, że nie przeszedł mnie dreszcz i iść dalej, jak gdyby nigdy nic? Kiedyś to było nic, a teraz? Podchodzę do człowieka w masce. Czy mogę panu zrobić zdjęcie? A po co? Takie mam zadanie. I tak nie będzie pan rozpoznawalny w tej masce, mówię prosząco. Facet burknął coś ni to na znak zgody, ni w proteście. Korzystam z okazji i robię pośpiesznie fotkę. Nie ta pozycja, co chciałem, ale przecież nie będę teraz tego próbować ustawiać. Mężczyzna wyraźnie zdegustowany wsiada do zaparkowanego wozu i odjeżdża. O, jakiś młody człowiek. Podchodzi do bankomatu. Zrobię mu zdjęcie. Proszę pana, pozwoli pan, że zrobię panu zdjęcie? I do not speak Polish, odpowiada. No tak, ja z kolei po angielsku. Ciekawe, że utknął tu w takim czasie, a może tu mieszka na dłużej. Mijają mnie kolejni przechodnie. To
to matka z dziewczynką na hulajnodze. Zatrzymałam w pamięci rodzinny kadr, ale uczestniczki ulicznego spektaklu oczywiście mają to w nosie. Przemieszczają się szybko, nie zwracając na mnie uwagi. Umykającym robię fotkę z tyłu, niestety nie będąc nawet namiastką tej zapamiętanej. Zniechęcona kolejnym niepowodzeniem, kieruję się w stronę przystanku autobusowego. Cały czas towarzyszy mi myśl, gdzie będziemy za chwilę, w jakim kraju, w jakim mieście. Czy odnajdziemy siebie? Głowa do góry. Z tęsknoty patrzę ludziom w okna. Komunikaty są zimne, zwięzłe, za szybą. Patrzę w górę i szukam czarnych parasolek lub plakatów lub czerwonych błyskawic. Czegokolwiek, co oznaczałoby, że w okolicy ktokolwiek myśli jeszcze o tym, co będzie później i o czymś innym niż wszechobecny wirus. Widzę tylko dwie parasolki. Straszne. Patrzę na zegarek. Powinnam już wracać. Drogi stały się teraz długie, a sygnalizacja świateł bezpodstawna. Mam wrażenie, że od tygodnia przechodzę tylko na czerwonym. Nie szukam już drzew i kwiatów, bo i takich nie znajdę. Pamiętam, że zafoliowali je taśmą, zanim odeszli do swoich domów. Szkoda mi gardła. W tej pustce ciężko usłyszeć własny krzyk. Wracam do domu. Jestem w domu. Tak, myję ręce dokładnie, najpierw z przodu, potem między palcami, tył, paznokcie i kciuki. Spukuję, jest dobrze. Będzie lepiej. Musi. Jakby stan uśpienia i spokoju zaczynał być już moim całym światem. Jakbym zaczęła czuć się bezpiecznie w tej ciszy i w tym obrazie czasu. Już się przyzwyczaiłam. Mój świat, nie mój świat. Moja Warszawa i nie moja. Jestem, a może mnie nie ma. To był międzypokoleniowy patrol miejski, realizowany w ramach projektu Dramaturgie Miasta Stowarzyszenia Pedagogów Teatru. Z tego miejsca dziękujemy za wsparcie społecznemu miastu Warszawie. Wystąpili Ewa i Janek Leśniewscy, Wojtek Komosa, Bogdan Banaś, Marta Wolf, Małgorzata Krupińska-Nowicka, Hanna Wiśniewska, Jacek Merlański, Magdalena Glinka-Janiak, Paulina Andruczyk, Aleksandra Antoniuk. Osoby występujące są jednocześnie autorkami i autorami tekstów. Muzyka i montaż Magdalena Sowul. Dramaturgia Paulina Andruczyk, Aleksandra Antoniuk.